Cześć. Dzisiaj zamierzam opowiedzieć o tym, czym w mojej opinii są studia, po co w ogóle są, jak ja w ogóle podchodzę do tematu studiowania i wyciągania z tego po prostu co najlepsze. Mam często wrażenie, że część osób do końca nie wie, dlaczego znalazło się na studiach, po co w ogóle jest ten etap edukacji. Jesteśmy przyzwyczajeni przez podstawówkę, gimnazjum, liceum do tego, że musimy się uczyć, że jest to jakiś nasz przymus, że to jest coś obowiązkowego i co więcej, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że ktoś nad nami stoi, czy są to rodzice, czy nauczyciele i po prostu nam wpycha do głowy to, że musisz się uczyć, musisz studiować, musisz być taki, taki, taki. I w zasadzie w momencie, kiedy już przychodzi do samego studiowania, mam wrażenie, że niewiele osób wie w ogóle o co chodzi, po co są studia i co w ogóle samo słowo oznacza. Ponieważ studia są po to, żeby zgłębiać dany temat. Otrzymujemy luksus z tego, że studiujemy już tylko to, co naprawdę chcemy studiować. I to polega w zasadzie na nauce, na wyszukiwaniu, analizowaniu informacji, nauczeniu się tego, jak tą informację przetworzyć. Studia nie są szkołą zawodową. Poza może kilkoma kierunkami, jak kierunek prawniczy, po którym też trzeba się specjalizować, czy jak medycyna, po której też trzeba się specjalizować, to wcale nie jest koniec edukacji, tylko pewien etap ogólny. W zasadzie chyba nie ma kierunku, który daje typowo takie zawodowe uprawnienia. Owszem, w ramach wielu kierunków można je zrobić, ale sama idea jest taka, żeby nauczyć się, jak się poruszać w ramach danej dziedziny, w ramach wiedzy, a nie w ramach jakichś konkretnych tutaj, nie wiem, zawodów, zdobywania kompetencji. Więc nie można oczekiwać, że studia dadzą jakąkolwiek gwarancję czegokolwiek. One powinny być podejmowane z pasji i jakby z zainteresowania tematem, a mam wrażenie, że część osób wybiera na chybił trafił kierunek tylko po to, żeby studiować. Studia nie są dla wszystkich. Może to jest strata czasu, może to jest w ogóle niepotrzebne. Może w tym czasie mogłabym się zająć czymś innym. Ja wybrałam studia z kilku powodów. Po pierwsze, chciałam zawęzić jakoś swoją wiedzę. Ja skończyłam liceum ogólnokształcące, więc jak wiadomo, uczy się tam wszystkiego. I potrzebowałam jakiegoś ukierunkowania, jakiegoś prądu, za którym mogę podążać. Natomiast do głowy by mi nie przyszło oczekiwać, że ja po studiach tak dostanę pracę, bo tak. Bo tylko dlatego, że skończyłam studia. I tutaj dochodzę do jakby drugiego punktu, który mnie zawsze zastanawiał. Zastanawiają mnie ludzie, którzy studiują dla samego studiowania i nic w tym czasie nie robią. Jak dla mnie luksus tego, że mamy te 15-17 godzin tygodniowo zajęć, polega na tym, żebyśmy robili coś jeszcze. Żeby oprócz samego tego, że ja mam zajęcia, robić coś jeszcze. Jest naprawdę mnóstwo możliwości. I dla mnie to był studia stacjonarne, to był taki czas, gdzie ja przy okazji zdobywałam mnóstwo innych umiejętności, mnóstwo innych rzeczy, mnóstwo rzeczy poznawałam. I jasne, nie powiem, że nie imprezowałam, bo zdarzało mi się, ale to mi się zdarzało, to nie było sensem mojego studiowania. Sensem było to, żeby się jakoś realizować w danej dziedzinie, realizować i myślę tu o tym, żeby zdobywać jakby kolejne poziomy wtajemniczenia. I oprócz tego zdobywać doświadczenie w innych dziedzinach. Tutaj mam na myśli wszelkiego rodzaju staże, wolontariaty, prace, ponieważ nawet jeżeli ta praca nie jest bezpośrednio związana z moimi studiami, nigdy nie wiadomo, co się przyda. I tak naprawdę każda praca może być jakimś walorem, jakimś wypełnieniem mojego CV. Poza tym potencjalnemu pracodawcy, który rozmawia z absolwentem, pokazuje przede wszystkim, że to nie jest osoba, która jest leniwa, która nie potrafi się zmotywować do wypełnienia swojego życia czymś wartościowym, tylko że to jest ktoś, kto umie sobie radzić, umie jakby wyciągnąć z danej sytuacji, w której jest jak najwięcej. Jeżeli masz komfort tego, że nie musisz pracować, żeby zdobywać pieniądze, możesz sobie pozwolić na to, żeby zdobyć pracę, która może niekoniecznie będzie płatna jakoś świetnie, albo w ogóle nie będzie płatna, natomiast będzie świetnym sposobem na to, żeby zdobyć doświadczenie.
Jeżeli tak jak ja nie masz jakby tutaj pola manewru i musisz pracować, bo potrzebujesz zasilenia gotówką, żeby się w ogóle utrzymać, żeby mieć z czego żyć, no to wybierz pracę, która będzie Ci coś dawała. I tak naprawdę każda praca może być jakimś walorem. Jeżeli ja pracuję, nie wiem, w jakimkolwiek zespole, jeżeli pracuję z ludźmi, to naprawdę zdobywa się tutaj mnóstwo umiejętności, mnóstwo kompetencji społecznych. Poza tym, nie oszukujmy się, człowiek staje się od razu bardziej ogarnięty. Od razu też bardziej zwraca uwagę na wartość swojej pracy, na wartość swojego czasu. Jest w stanie po kilku próbach ocenić, czy to, co robię, jest dla mnie wartościowe. Czy ten czas, który poświęcam tej pracy, jest tego wart? Czy aby na pewno ten czas jest zapłacony? I tak naprawdę najlepiej zacząć eksperymentować z takimi sytuacjami na studiach, bo to jest najlepszy moment do tego, żeby próbować, żeby popełniać błędy, żeby nawet wpakować się w sytuację, która niekoniecznie jest do końca pozytywna, po to, żeby wiedzieć, czego się chce. A jeżeli ktoś zabiera się za to po 5 latach, kiedy już spora część jego koleżanek i kolegów zaczęła wcześniej, no to jest po prostu opóźniony, jakby nie patrzeć o 5 lat. Dlatego moja idea, czy też mój pomysł na studiowanie jest taki, że to jest owszem, zgłębianie wiedzy z danej dziedziny, uczenie się, rozwijanie się, ale też przy okazji wypełnianie swojego życia czymś innym. To nie jest tak, że studia załatwią wszystko. I ostatnim moim wnioskiem jest to, w zasadzie co usłyszałam od swojego nauczyciela historii w liceum, że nieważne co będę robić w trakcie studiów, nieważne co generalnie my jako klasa będziemy robić, gdzie, w którą stronę się udamy i w jakim środowisku się będziemy obracać, to tak naprawdę studia są chyba czasem największego rozwoju. Kiedy człowiek już jest jedną nogą poza domem, kiedy już ma więcej swobody i może większej ilości rzeczy próbować, kiedy zaczyna mieć apetyt na bardzo różne rzeczy, na bardzo ciekawe sytuacje, różne nowe projekty, nowe wyzwania. I tak naprawdę chodzi o to, żeby z tego czasu wycisnąć jak najwięcej. I nie jestem pewna, czy ciągłe imprezowanie, narzekanie i ciągłe ściemnianie, jeżeli chodzi o studia, jest najlepszym sposobem, żeby je przeżyć. Natomiast tak już patrząc od zupełnie drugiej strony, to też z kolei nie przywiązywałabym przesadnej uwagi do studiów. To nie chodzi już o oceny. To już nie jest liceum. To już nie jest tak, że oceny mają jakieś większe znaczenie. Jasne, jeżeli ktoś chce się ubiegać o stypendię i tak dalej, super. Ale mam jednak takie wrażenie, że większość ludzi, którzy studiują i którym to wychodzi, mam na myśli, że wychodzi im studiowanie jednocześnie prowadzenie jakiegoś innego życia, ma tą świadomość, że studia już są takim etapem, który po prostu jest pewną klamrą, które należy dokończyć, bo warto, bo to jest coś, co jest bardzo cenne i przydatne, ale już tak naprawdę te oceny, które średnio odzwierciedlają często poziom wiedzy i umiejętności, nie mają takiego znaczenia. Więc też w moim odczuciu nie warto się aż tak przesadnie spalać. Zdaję sobie sprawę, że ten film jest chyba najbardziej chaotycznym filmem, jaki przygotowałam. Być może dlatego, że było tutaj sporo moich emocji, ponieważ ja jestem jednak świeżo po studiowaniu takim dziennym razem z pracą. Mam mnóstwo znajomych, którzy mają bardzo różne podejście do studiów i bardzo różne podejście w ogóle do życia. Ale bardzo chętnie poznałabym inne opinie na temat tego, jak podchodzi się do studiów, w ogóle do szkoły, w ogóle do edukacji. Na ile uważacie, że jest to potrzebne? I jak sami sobie radzicie z tą sytuacją i z problematyką tej kwestii? Zapraszam też do innych miejsc w sieci, gdzie można mnie znaleźć, czyli na Facebooka, na Instagram. A póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.